Sprawa gimnazjum nr 3 w Nysie powraca stale niczym bumerang. Czy są szanse na uratowanie szkoły? Ostatnio pojawiły się nowe pomysły w tym zakresie. Więcej na ten temat w dalszej części serwisu. Jest piątek, 18 dzień października. Michał Baraniewicz, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie. Otwarcie centrum handlowego Vendo Park. Nie było jeszcze czegoś takiego, no to jest bardzo dobra opcja, nie? Druga porażka w sezonie Stali Nysa. Wydawałoby się, że sprawa gimnazjum nr 3 w Nysie jest przesądzona od dawna i wkrótce ta placówka oświatowa zniknie z mapy miasta. Jednak w ostatnim czasie pojawiło się światełko nadziei. Jak się okazuje, być może losy szkoły nie są przesądzone. Ostatnio chęć prowadzenia gimnazjum w tym miejscu wyraziło starostwo powiatowe w Nysie. Na ostatnim posiedzeniu Rady Powiatu, na wniosek grupy radnych, Rada Powiatu podjęła uchwałę intencyjną w sprawie wyrażenia zgody przez Urząd Miejski w Nysie na prowadzenie gimnazjum nr 3 w Nysie. Z likwidacją szkoły nie pogodzili się także jej pracownicy. Również wpłynęło do nas pismo podpisane przez pracowników, nauczycieli zatrudnionych w tym gimnazjum z propozycją przejęcia. Jest to uchwała intencyjna. Decyzja będzie należała do władz samorządowych miasta i gminy Nysa. Informacje ze strony starostwa zostały bardzo ciepło przyjęte w szkole. Nastroje były bardzo pozytywne po kilku latach smutnych chwil. Był taki moment, że może jest jeszcze iskierka nadziei na istnienie tej szkoły. Kto będzie prowadził szkołę? Jak się okazuje, to sprawa drugorzędna. Dla mnie, dla dyrektora i dla nauczycieli czy rodziców nie ma do końca znaczenia, kto będzie organem prowadzącym. Dla nas, dla tych wszystkich stron ważnym jest, żeby ta szkoła istniała. Sprawa gimnazjum nr 3 trwa już ponad 2 lata. Myślę, że wszystkie ze stron znają już stanowiska swoje i w tej chwili tylko dobra wola organu prowadzącego może mieć wpływ na decyzję. Czyli wola burmistrza Nysy i radnych, Rady Miejskiej. Jeśli Rada Miejska nie zgodzi się na przejęcie gimnazjum nr 3 przez powiat, to szkoła w tym miejscu przestanie istnieć, bowiem to gmina zarządza siecią gimnazjów. Tłumy ludzi, spory ruch i problemy ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego, a także liczne promocje i rabaty. Wszystko to czekało dziś od godziny 9 na odwiedzających nowe centrum handlowe Vendo Park w Nysie. Ani brzydka pogoda, ani piątkowe przedpołudnie nie powstrzymały mieszkańców przed odwiedzinami nowego przybytku handlowego, który stanął w zaledwie kilka miesięcy przy ulicy Piłsudskiego w Nysie. Wszystko jest piękne, wszystko jest niesamowicie jest to. W ogóle się nie wydaje nam, że to jest w Nysie. Tak, to Nysa, że to jest Nysa. Może wraz z otwarciem Vendo Park skończą się handlowe pielgrzymki mieszkańców do Opola i Wrocławia. Cieszę się bardzo, że nie trzeba jechać do Wrocławia i nie trzeba się tam gdzieś tłuc, po tym długo czekać. A tutaj przyjedzie się i wszystko jest dookoła. Nie było jeszcze czegoś takiego, no to jest bardzo dobra opcja, nie? Niektórzy wzorem swoich dziadków, którzy w czasach PRL-u musieli nastać się w kolejkach, również spędzili sporo czasu przed otwarciem sklepu. Zimno trochę, czekamy 2 godziny, nogi bolą, ale jest dobrze. Dostałyśmy karty 50 zł za darmo, za pierwsze 50 osób. Jak się okazało, nie tylko młodzież traciła głowę podczas otwarcia i tak zwanego szału zakupów. Ja kupiłam pokrowiec na samochód, nie wiem czy się przyda czy nie. Wiele sklepów, wiele marek, ale jak podkreślili kupujący, żebyśmy tylko mieli jeszcze za co tam robić zakupy. 16 października około godziny 15.30 pod Nyską Bazyliką nieznany sprawca podpalił samochód osobowy wraz z uwięzioną w środku 4-osobową rodziną. Na miejsce zdarzenia wysłane zostały Straż Pożarna oraz Służba Medyczna. Na szczęście nie jest to opis prawdziwej sytuacji, a scenariusz symulacji wypadku mnogiego, która miała miejsce na rynku Nyskim.
Organizatorami byli studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, którzy należą do Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej KOR oraz przez członków Koła Naukowego Bezpieczeństwa Wewnętrznego BWN. Te pozoracje organizujemy już dobrych parę lat i w sumie jest to tradycja naszej uczelni. Dla mieszkańców Nysy przede wszystkim dają wiadomość, jak się zachowywać w czasie takiego wypadku i na miejscu takiego wypadku, jak wygląda zachowanie również służb ratowniczych. Natomiast dla studentów pierwszego roku ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa wewnętrznego jest to dobra lekcja tak naprawdę, jak zawsze i jak będzie kiedyś to wyglądało w naszym zawodzie. Według scenariusza symulacji w centrum Nysy na parkingu doszło do napaści przez osobę niepoczytalną na samochód osobowy. Napastnik po częściowym zniszczeniu auta i zastraszeniu zamkniętych w jego wnętrzu osób postanowił je podpalić. W środku płonącego pojazdu znajdowała się czteroosobowa rodzina, która w wyniku zdarzenia potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej. W wyniku zdarzenia ucierpiała nastoletnia córka. Kierowca, który pod wpływem emocji dostał zawału. No oczywiście podpalacz również jest dosyć mocno poszkodowany. Do pomocy w realizacji pozoracji koła naukowe zaprosiły Nyską Maltańską Służbę Medyczną, policję, firmę Firemet oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Prusinowic, Regulic oraz Niwnicy, które czuwały nad bezpieczeństwem przeprowadzanej akcji ratunkowej. Pomagają ratownikom w transporcie poszkodowanych do karetek. Możemy na nich liczyć, zawsze z nimi współpracujemy, nigdy nie dostaliśmy jakiejkolwiek odmowy. To kolejna akcja szkoleniowa nyskich studentów. Mamy nadzieję, iż ich wiedza praktyczna przyda się w warunkach nie tylko pozorowanych. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie doszło do wielkiego wypadku. Nic bardziej mylnego. W całym kraju punktualnie o godzinie 12 tysiące ludzi przystąpiło do resuscytacji fantomów. Nie inaczej było na korytarzach Collegium Medicum, które zaroiło się młodymi ludźmi, którzy pojawili się tam w konkretnym celu. W ramach obchodu Europejskiego Dnia Przywracania Akcji Serca studenci Studenckiego Koła Medycyny Ratunkowej KOR zechcieli przystąpić do takiej akcji bicia rekordów właśnie w masażu pośrednim mięśnia sercowego. Nasz pierwszy odruch może uratować komuś życie jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych, jednak często nie podejmujemy żadnych działań. Badania wykazały jasno, że przede wszystkim lęk przed zrobieniem jeszcze większej krzywdy, czyli to po prostu wynika z niewiedzy. Tymczasem musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli ktoś potrzebuje takiej resuscytacji, reanimacji, no to zazwyczaj jest to osoba, która jest w stanie śmierci klinicznej, także no nie można zrobić większej krzywdy oprócz tej, że nie zrobimy nic. Pocieszające jest to, że w ciągu ostatnich kilku lat świadomość społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy wzrasta. Na pewno poziom edukacji się zwiększa, bo do tego także zmuszają nas dyrektywy Unii Europejskiej. Coraz częściej słyszy się o organizowanych różnych kursach z pierwszej pomocy dla osób niezwiązanych zawodowo ze służbą zdrowia. Natomiast jeżeli chodzi o już później udział w konkretnych przypadkach, to od lat się nie zmienia. Jak się okazuje, resuscytacja wymaga sporo wysiłku. Resuscytacja to zawsze ciężka charuwa, to nie jest nic prostego masować ciągle przez pół godziny. Dlatego właśnie się co dwie minuty zmieniamy, jest tu tyle ludzi, żeby to mogło tyle trwać. Nakłonienie studentów do wzięcia udziału w akcji to była czysta formalność. To wszystko poszło bardzo gładko i jak widać jest sporo ludzi, którzy chcą się uczyć pierwszej pomocy i chcą ją propagować. Nieudzielenie pierwszej pomocy może być największą szkodą dla osób wymagających naszej pomocy, abyśmy jak najrzadziej musieli korzystać z takich umiejętności. Popularny bazar przy ulicy Bielawskiej jeszcze przed likwidacją był miejscem, gdzie mieszkańcy Nysy i okolic przez wiele lat zapatrywali się w przeróżne artykuły, jak odzież, płyty, książki, czy żywność i chemię gospodarczą. W chwili obecnej, mimo obietnic gminy, miejsce świeci pustką. To, że przeżywający swój rozkwit w latach 90. bazar przy ulicy Bielawskiej w Nysie będzie zlikwidowany, wiadomo było już od maja 2010 roku. Mimo protestów i próśb właścicieli, tzw. szczęk, Rada Miejska nie uwzględniła w planie zagospodarowania miasta miejsca na popularny Manhattan. Do likwidacji doszło wraz z końcem 2012 roku. Zgodnie z założeniem władz gminy, po usunięciu nieprzyjemnych dla oka szczęk na miejscu bazaru, miał powstać nowy, otoczony zielenią deptak spacerowo-rekreacyjny. Jednak po 9 miesiącach od chwili zamknięcia Manhattanu nie ma tam ani szczęk, ani deptaku.
Teren, który miał być miejscem atrakcyjnym dla osób szukających chwili odpoczynku i relaksu, póki co popadł w zapomnienie. Jesienna pogoda wcale nie zniechęca pielgrzymów do pokonywania nowych tras. Już w najbliższą sobotę rusza kolejna pielgrzymka z Nysy. Od kilku lat szlak świętego Jakuba na całym świecie przeżywa prawdziwy renesans popularności. Jednak jego metryka jest znacznie odleglejsza. Szlak świętego Jakuba został wyznaczony już w średniowieczu. Pielgrzymi udawali się do grobu świętego Jakuba Apostoła i może dzięki książce Paulo Coelho, Pielgrzym, ten szlak przeżył teraz renesans. Ponownie wielu turystów, pielgrzymów, katolików, protestantów pielgrzymuje do grobu świętego Jakuba. Warto pamiętać, że wszystkie szlaki łączą się ze sobą. My organizujemy pielgrzymki Nyską drogą świętego Jakuba. Tędy można dojść do szlaku Via Regia, do traktu Via Regia i tam już przez Niemcy, Francję dojść do Hiszpanii, do grobu tego apostoła. W sobotę ruszy pielgrzymka traktem Via Regia. To jest odcinek pośląsko-opolskim. Staramy się promować drogi jakubowe na całej Opolszczyźnie, nie tylko Nyską drogę świętego Jakuba. 19 października będziemy szli z Dobrzenia Wielkiego. To jest miejscowość nieco za Opolem do Skorogoszczy. Po drodze mijamy wieś Mikolin. Po drodze będzie mnóstwo kościołów. Jednak pielgrzymka to dla wielu ludzi indywidualne doznanie. Warto pamiętać, że to czas nie tylko duchowych przeżyć, ale również i nowych znajomości. Stal Nysa wciąż bez zwycięstwa we własnej hali. W wyrównanym spotkaniu z liderem pierwszej ligi KPS Siedlce Nysa uległa 1-3. 16 października w Nyskim Kotle odbyło się trzecie ligowe spotkanie Stali Nysa w tym sezonie. Stalowcy na swojej hali podejmowali tegorocznego lidera tabeli KPS Siedlce. Goście po dwóch zwycięskich meczach z Kęczaninem Kęty i AGH Kraków przyjechali do Nysy z kompletem punktów. Spotkanie rozpoczęło się wyrównaną walką, jednak tylko do wyniku 10-10. Drużyna z Siedlec zaczęła popełniać coraz więcej błędów własnych, a stalowcy dzięki bardzo dobrej zagrywce Adriana Bocianowskiego oraz pojedynczym blokom Mateusza Nożewskiego doprowadzili do stanu 23-17. Końcówka seta nie obyła się jednak bez emocji. Goście dogonili zespół z Nysy i na tablicy pojawił się wynik 24-23. Na szczęście Stali Nysa udało się zdobyć decydujące punkty i wygrać pierwszą odsłonę spotkania. Druga partia była mniej udana w wykonaniu drużyny Krzysztofa Wójcika. Stalowcy mieli duże problemy ze skutecznym atakiem. Mimo zmian dokonanych przez trenera, zwycięsko z pojedynku w tym secie wyszła drużyna z Siedlec. Na początku trzeciej odsłony meczu zawodnicy KPS Siedlce wyszli na prowadzenie, które utrzymali do stanu 17-21. W końcówce Stal Nysa dogoniła swoich przeciwników, jednak mimo to ponownie lepsi okazali się goście. Set czwarty to wygrane zespołu z Siedlec. Choć jego początek tchnął nadzieję w nyskich kibiców, bowiem Stal Nysa prowadziła 12-6. Niestety to nie wystarczyło i nie udało się utrzymać wypracowanej przewagi do końca partii, która skończyła się wynikiem 23-25. Kolejne spotkanie Stali Nysa już 19 października, ponownie w Nyskim Kotle. Z zespołem AGH Kraków. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już w najbliższy poniedziałek, 21 października. Do zobaczenia.